Pani Marszałek, Wysoki Sejmie, słuchając dzisiejszego exposé pana premiera, odniosłem nieodparte wrażenie, że zostało ono napisane na podstawie wpisów i postów w mediach społecznościowych. Niestety tak to jest, ale część z tych wpisów państwo sami tworzyli. Jedno z takich haseł, które państwo wytworzyli i którym pan się bardzo sprawnie posługiwał, to hasło „Wyrzynają polskie lasy”. Otóż chcę panu powiedzieć, że plany urządzenia lasu, na podstawie których pozyskuje się drewno, zatwierdzone były również za państwa rządów. I proszę pamiętać, że ilość drewna, które w Polsce pozyskujemy, nie odbiega od ilości tej, którą pozyskiwaliśmy kiedyś przed laty. To jest ta sama liczba, w granicach 40 milionów metrów sześciennych. I pytanie, czym, panie premierze, w takim razie zastąpić surowiec odnawialny i ekologiczny, jeśli państwo chcecie realizować rzeczywiście unijne cele klimatyczne? To jest bardzo poważne pytanie, bo jeszcze do tego państwo dorzucili hasło, wywozicie drzewo do Chin. Niestety lasy ani jednego metra sześciennego nie sprzedały drewna. Dziękujemy, panie pośle. Dziękuję bardzo. Głos zabierze pani poseł Maria Kurowska, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie premierze. Już za kilka godzin będzie pan premierem naszej ojczyzny. A ja bym chciała w tych krótkich słowach panu uświadomić, że będzie pan premierem niezwykłego kraju. Chociaż pan o polskości kiedyś wypowiedział się bardzo niepozytywnie, nie chcę tego przypominać. Panie premierze, bo Polska to jedyny taki kraj w świecie, który wziął się z Chrztu Świętego. I to dzięki temu, że Mieszko I, władca Polan, przyjął chrzest, to potem inne plemiona do niego dołączały. Wszystkie pozostałe, które wtedy były na terenie terytorium Polski, i stała się Wielka Polska. Fundamentem tej Polski była wiara w Boga, wiara w Jezusa Chrystusa, a podstawą tego jest miłość Boga i miłość ludzi. I dzięki temu nasza historia jest taka niezwykła, że gdy trzeba było bronić tą Europę, w której pan sprawował te piękne swoje funkcje, to proszę zauważyć, że gdy nawałnica turecka szła na Europę, to myśmy ją odgonili. Jan III Sobieski obronił. Gdy bolszewicka bardzo szła na Warszawę i na Europę, też daliśmy, obroniliśmy Europę. Dziękuję pani poseł. Gdy trzeba... Zapraszam do zabrania głosu pana posła Jerzego Maternę, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Pani marszałek, Wysoka Izbo, czas, by Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, największy klub, miał swojego wicemarszałka w osobie Elżbiety Witek. Szanuję demokrację i większość parlamentarną, które wyłoniło premiera nowego rządu. Przez jakiś okres czasu jako sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zajmowałem się żeglugą śródlądową. W krótkim czasie przygotowaliśmy program rozwoju dróg wodnych w Polsce o znaczeniu międzynarodowym. Ratyfikowaliśmy europejskie porozumienie AGN. Przygotowane zostały przez ministerstwo plany uzgodnienia środowiskowego dla Odry i Wisły. Mieliśmy szerokie poparcie urzędów marszałkowskich wszystkich województw, które leżą przy Odrze i Wiśle, w tym lubuskiego. Przypomnę, że Polska przyjmuje tylko 6% wód opadowych z 65 miliardów metrów sześciennych. Jesteśmy pod tym względem na ostatnim miejscu w Europie. Dla porównania Hiszpania przejmuje 50%. Potrzeba jest wybudowania kilkudziesięciu zbiorników u podnóża gór od wschodu do zachodu kraju, które mają na celu alimentowanie wody, zapobieganie przed powodzią. Zapraszam do zabrania głosu pana posła Artura Szałabawkę, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Pani marszałek, panie premierze, Wysoka Izbo. Chile, rok 2020, palone kościoły. To tak się wiąże, ten dym w kościołach. Pan się spotkał z tą osobą, z tą dziczą lewacką, która to robiła. Powinien pan to odwołać. Powinien pan odwołać te, powiedzieć, że to był błąd. Panie premierze, silne Pomorze Zachodnie to polska racja stanu. Infrastruktura na Pomorzu Zachodnim, infrastruktura drogowa w ostatnich latach rozwinęła się niesamowicie. Nie wszystkie rzeczy zdążyliśmy zrobić. Wszystkie rzeczy są mocno zaawansowane. Zostały w realizacji dwie ważne inwestycje. Obwodnica zachodnia Szczecina z tunelem Police Święta,
i droga S10. To są drogi, na które już są rozpisane przetargi. Te inwestycje już są w toku. Ja bym chciał usłyszeć, bo najważniejszą rzeczą jest, jak premier, jak polityk najważniejszy w kraju powie tak, te inwestycje będą dalej finansowane. Te inwestycje będą dla Zachodniopomorskiego realizowane. Pośle. Na to liczę z góry. Dziękujemy, panie pośle. O to pośle. Proszę, dziękuję. Głos zabierze poseł Sylwester Tułajew, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Polska była i jest krajem praworządnym i krajem demokratycznym. Podważacie to? A to właśnie dzięki demokracji dokonywane są kolejne zmiany rządów. Jako Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyliśmy w tych wyborach, chociaż stajemy się opozycją. Będziemy opozycją patriotyczną. W swoim wystąpieniu nie zaproponował pan żadnego nowego programu dotyczącego zdrowia psychicznego. Chciałbym zapytać, jak panu nie wstyd? Jak panu nie wstyd odczytywać list samobójcy? Pana działanie jest nieodpowiedzialne i społecznie bardzo szkodliwe. Bardzo nieodpowiedzialne jest również podnoszenie samobójstwa do rangi bohaterskiego czynu. Jak panu nie wstyd? Który Donald Tusk jest prawdziwy? Czy ten, który 13 kwietnia mówił, że wolałby nie urodzić się niż na grobach zmarłych budować karierę polityczną? Czy ten, który jako fundament mówi właśnie o samobójczych czynach? Dziękuję, panie pośle. Głos zabierze pani poseł Lidia Burzyńska, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie premierze. Ja przez 8 lat byłam świadkiem wielu niekulturalnych zachowań w tej sali. Okupowanie z mównicy, zrzucanie sztucznych banknotów z balkonu, czy też śpiew, co prawda fałszowany, ale śpiew. Natomiast świadkiem dzisiaj w tej Izbie, w parlamencie, który miał miejsce przy udziale pana Brauna, szokuje każdego. Panie premierze, w swoim exposé, które wygłaszał pan prawie 2,5 godziny, mówił pan dużo, przedstawiając konkretne działania swego rządu. Ze 100 konkretów udało się panu tylko przedstawić 5. Chyba nie tego spodziewali się Polacy po pana wystąpieniu. Ale jedna niespójność nie daje mi spokoju, a mianowicie usłyszałam, że wszystkie polskie kobiety poczują poprawę swojego życia. Jak to się ma do zniesienia zakazu handlu w niedzielę? Jak to się ma do tych słów? Przecież chyba pan wie, albo inaczej. Powinien pan wiedzieć, że w handlu pracuje około 2 milionów, z czego około 90% dziękuję to kobiety. Pani jaką więc poprawę bardzo będą dziękuję, mieć pani wszystkie poseł. Polskie kobiety? Głos zabierze poseł Michał Wójcik, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Szanowna pani marszałek, szanowni panie premierze, szanowni państwo. To, co dzisiaj się stało, to są straszne obrazki, które pójdą w świat. I taka jest prawda. I w związku z tym myślę, że już na tym posiedzeniu możemy zrobić pewną rzecz. A mianowicie, nie wiem, czy pan wie, panie premierze, że po drugim czytaniu jest projekt suwerennej Polski dotyczący obrony wolności religijnej, wolności wyznania. Wolność religijna, wolność wyznania to jedna z najważniejszych wolności. To jest autonomia człowieka. Niestety głosowaliście w poprzednich czytaniach przeciwko, ale mam propozycję, żebyśmy już na tym posiedzeniu pochylili się nad tym projektem i go przyjęli. Niech to będzie taki test, bo przecież mowa była o piłowywaniu katolików, kościołów, malowane kościoły. Chrońmy chrześcijan, wyznawców judaizmu, islamu, niezależnie jaka to by była religia. W związku z tym składam, panie marszałku, bo to dla pana marszałka również jest test, bo wszystkich nas oburzyło to zdarzenie. Jest projekt obywatelski. Podpisało się pod nim 500 000 osób. Mam prośbę, a jednocześnie formalny wniosek, żeby rozszerzyć porządek obrad i poddać pod głosowanie projekt dotyczący obrony wolności religijnej. Wolności wyznania, wolności religijnej. Jest po drugim czytaniu, jest u pana marszałka. Myślę, że możemy tę sprawę załatwić na tym jeszcze posiedzeniu. Dziękuję.
Dziękuję, panie pośle. Jak pan wie, wszystkie projekty obywatelskie zostaną rozpatrzone w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia kadencji Sejmu. Postaram się, ale chwileczkę, dajcie mi państwo odpowiedzieć. Postaram się, żeby ten wniosek pana posła uwzględnić i żeby stało się to możliwie jak najszybciej. Bardzo proszę, pan poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński. Pan ma, panie pośle? Panie marszałku, panie pośle, proszę bardzo, przepraszam. Proszę bardzo. Pamięć jest zawodna. Ile zła uczyniła koalicja PO-PSL w latach 2007-2015 Polsce, Polakom? Polacy zapomnieli w większości 15 października. Do waszych doktryn Neumanna, Palikota, charakteryzujących się wsparciem swoich i bezgranicznym kłamstwem, doszła mowa przekleństw, wulgaryzmów, ataki na Kościół, na świętego Jana Pawła II, do którego dzisiaj się pan, panie premierze, odwołuje. A jakże wielu z was totalnej opozycji, zawsze nią będziecie, przy ślubowaniu odwoływało się do Boga, a są zwolennikami aborcji, którą pan, panie premierze, zapowiedział. Lata 2015-2023 to najlepszy czas dla Rzeczypospolitej. Przede wszystkim przywróciliśmy godność Polakom, lepsze jutro. Przekazujemy noworządzącym Polskę zasobną, suwerenną, ze stolicą w Warszawie. Nie zwalczajcie dobra złem. Panie premierze, czy dalej chcecie kłamać, gdyż kłamstwa wielokrotnie powtarzane stają się prawdą? Czy pozwoli pan katolików opiłować? To jest najważniejsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. Przedostatni zabierze głos pan poseł Bartłomiej Wróblewski. Panie marszałku, Wysoka Izbo, dołączam się do apelu pana posła Wójcika dotyczącego szybkiego rozpatrzenia projektu obywatelskiego dotyczącego ochrony wolności religijnej. To bardzo ważny projekt. Jeśli chodzi o pana wystąpienie, złożył pan kategoryczną deklarację, ważną deklarację, że zasady demokracji będą szanowane bez wyjątku. Ja właśnie o te wyjątki chciałem zapytać. Wyjątki, które widzimy w obecnym Sejmie. Dlaczego odchodzicie od parytetu, jeśli chodzi o liczbę komisji, gdzie przewodnictwo ma opozycja? W poprzedniej kadencji mieliście dwa razy więcej komisji niż dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość. Dlaczego po raz pierwszy zdarzyło się, że sześciu parlamentarzystów, którzy trafili do KRS, jest z rekomendacji lewicowo-liberalnej koalicji, a nikt z opozycji? Dlaczego wreszcie Prawo i Sprawiedliwość nie ma wicemarszałka ani w Sejmie, ani w Senacie? To jest pytanie o pana wiarygodność, pytanie o konsekwencje. Ważna deklaracja została złożona. Chciałbym wiedzieć, dlaczego nie jest dotrzymywana. Dziękuję, panie pośle. Pan poseł Rafał Weber, bardzo proszę. Panie marszałku, Wysoka Izbo, szanowni państwo, przedstawiciele większości sejmowej, pozwalaliście na to, aby poseł Grzegorz Braun podczas tego cały czas pierwszego posiedzenia Sejmu atakował polityków Prawa i Sprawiedliwości. Śmialiście się z tego razem z nim, a dzisiaj zbieracie tego żniwo. Szanowni państwo, nie ma żadnej różnicy między posłem Braunem a Januszem Palikotem, którego też przez lata hodowaliście i wypuszczaliście wtedy, kiedy trzeba było atakować świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Wtedy, kiedy trzeba było atakować Jarosława Kaczyńskiego. Wtedy, kiedy trzeba było zniżać się do najniższych instynktów, aby zarzucać Prawa i Sprawiedliwości obelgami, chamstwem, hejtem, wszelkimi niegodziwościami. Jesteście współodpowiedzialni za ten skandal, który dzisiaj stał się w Sejmie. Można, szanowni państwo, mieć marszałka rotacyjnego, ale rotacyjnej odpowiedzialności nie będzie. Jesteście za to współwinni. Dziękuję, panie pośle. Na tym zakończyliśmy listę mówców, pytań, które państwo chcieli zadać. Za chwilę oddam głos panu premierowi. Proszę mi pozwolić jedynie, że ponieważ spora część z państwa odnosiła się też do mnie, powiem bardzo krótko i mam nadzieję, że co do tego akurat wszyscy się zgodzimy. Nie możemy pozwolić złu zwyciężyć dobra. Nie możemy dopuścić do tego, żeby szaleństwo, żeby absurdy, żeby obrażanie,
żeby dewiacje ksenofobii czy antysemityzmu układały porządek obrad Sejmu Rzeczpospolitej, decydowały o tym, kiedy mają być powoływani prezesi Rady Ministrów i kiedy mają być odwoływani. Nie możemy sprawić, żeby ludzie tacy jak poseł Braun sprawili, że my staniemy się gorszymi ludźmi. Dlatego zapewniam Państwa, że Sejm nadal pozostanie otwarty dla wszystkich ludzi dobrej woli. Nadal będzie Sejmem, który będzie cieszył się, a nie martwił tym, że oglądają go miliony Polaków. Nadal będzie miejscem, gdzie spotykać się będziecie Państwo z mojej strony z szacunkiem, serdecznością i uśmiechem, bo to jest właśnie to, co najbardziej zawstydza i niszczy ludzi takich jak poseł Braun, który dzisiaj pokazał się z najgorszej możliwej strony. Drodzy Państwo, nie możemy pozwolić, żebyśmy się stali zakładnikami Brauna, żebyśmy się stali zakładnikami innych Braunów świata. Nie możemy dopuścić, żebyśmy stali się ludźmi zalęknionymi, a więc agresywnymi w reakcji na tego typu incydenty. Chcę Państwa zapewnić, że zrobiliśmy absolutnie wszystko. Jeszcze dzisiaj wniosek do prokuratury w sprawie posła Brauna zostanie złożony, a ja chciałbym, mówiąc o tym, że Sejm nie będzie zamkniętą twierdzą już nigdy, będzie miejscem otwartym dla ludzi dobrej woli, odczytać list, bo myślę, że to ważne. Powinniśmy dzisiaj dać głos tej stronie pana rabina Szudricha i pana rabina Szaloma Ber Stamblera, który skierowali na moje ręce. Bardzo bym prosił, żebyście Państwo wysłuchali, bo tam jest zawarta, moim zdaniem, bardzo trafna propozycja, z której chciałbym, żebyśmy wspólnie skorzystali. Szanowny panie marszałku, wciąż jesteśmy zszokowani dzisiejszym incydentem w gmachu Sejmu przy okazji ceremonii zapalenia świec chanukowych. Przez wiele lat polski Sejm gościnnie przyjmował przedstawicieli wspólnoty żydowskiej w okresie święta Chanuki. Kolejni marszałkowie i parlamentarzyści różnych opcji politycznych przyłączali się do wspólnego świętowania, skupiając się wokół światła, symbolu mądrości, tolerancji i jedności ponad podziałami. Również dzisiaj, pomimo iż jest to dzień wyboru nowego rządu i intensywnych obrad, Kancelaria Sejmu umożliwiła nam organizację dorocznej ceremonii, która w zasadniczej części przebiegła bez zakłóceń. Tym bardziej szokujące było to, co nastąpiło chwilę później. Jesteśmy bardzo wdzięczni panu marszałkowi, prezydium Sejmu i wszystkim parlamentarzystom za szybkie i stanowcze potępienie tego incydentu. Obawiamy się jednak, że przekaz, który poszedł w świat, zniweczy nasze wieloletnie starania o ugruntowanie obrazu Polski jako kraju tolerancyjnego i otwartego na różnorodność. Święto Chanuki uczy nas, że nawet małe światełko może rozproszyć wielką ciemność. Musimy jednak być wytrwali w podtrzymywaniu tego światła, by skutecznie walczyć ze złem i nienawiścią. Dlatego zwracamy się do pana marszałka z prośbą o umożliwienie nam ponownego zapalenia świec chanukowych w Sejmie w dniu jutrzejszym. Ta sytuacja wymaga działania już, a nie za rok przy okazji kolejnej Chanuki. Liczymy bardzo na współpracę ze strony pana marszałka i Kancelarii Sejmu wspólnie w sposób pokojowy. Musimy przeciwstawić się zachowaniom antysemickim i agresywnym, które uwłaczają godności polskiego parlamentaryzmu. Jedyną naszą szansą jest zło dobrem zwyciężać. Drodzy Państwo, z przyjemnością chciałbym odpowiedzieć na ten apel panów rabinów. Jutro zorganizujemy po raz drugi zapalenie świecy chanukowej na terenie Sejmu. Serdecznie Państwa wszystkich na tę uroczystość zapraszam. Niezależnie od barw partyjnych, niezależnie od przynależności, sympatii czy antypatii, bądźmy jutro wszyscy razem i pokażmy naszą solidarność w tym względzie. Z kwestii formalnych, zaraz to właśnie jeszcze ustalamy z przedstawicielami wspólnoty żydowskiej. Dam Państwu znać jeszcze w czasie tego posiedzenia Sejmu. Drodzy Państwo, chcę poinformować, że wpłynęły, jak Państwo wiecie, dwie uchwały Lewicy. Jedna dotyczy podjęcia dzisiaj uchwały potępiającej to, co się stało. Druga dotyczy odwołania pana wicemarszałka Bosaka ze składu Prezydium Sejmu. Tę pierwszą będziemy procedować, jeżeli zgodzi się na to Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów, które zwołam w przerwie po wystąpieniu pana premiera w ciemnym saloniku, jeszcze dzisiaj. Natomiast drugą z nich zaplanowałem, żebyśmy procedowali, mówię o odwołaniu pana marszałka Bosaka z Prezydium Sejmu na przyszłotygodniowym posiedzeniu Sejmu, po zaopiniowaniu oczywiście przez Prezydium i Konwent Seniorów. W przerwie po wystąpieniu pana premiera, tak jak powiedziałem, zapraszam Prezydium i Konwent do
ciemnego saloniku. Dokonamy też korekty w dzisiejszym planie obrad, najprawdopodobniej tak, żebyśmy mogli skupić się wyłącznie na rzeczach niecierpiących zwłoki. Panie premierze, bardzo proszę. Panie pośle, w jakim trybie? Tak, proszę.